Witamy ponownie z rynku w Przemyślu, gdzie już po raz 10 odbywa się finał akcji Tornister pełen uśmiechów, akcji organizowanej przez Caritas Polska, dzięki której dzieci z mniej zamożnych rodzin otrzymują szkolne wyprawki. Dzisiaj na rynku w Przemyślu mnóstwo atrakcji, ale oczywiście ta największa, no, zwłaszcza dla dzieci, to rozdawanie plecaków, rozdawanie tornistrów. Ono w tej chwili ma miejsce na scenie usytuowanej tutaj na rynku w Przemyślu. Dzieci odbierają plecaki, natomiast jest już taka grupa dzieci, które już z tych plecaków i z wyprawek szkolnych może się cieszyć. Są to dzieci z archidiecezji lwowskiej, na przykład Karina i Paweł. Dzień dobry, witajcie. Plecaki już odebrane, Karinko. Dzień dobry. Zadowolona z plecaka? Tak. A podoba ci się ten plecak tak wizualnie? Widzę, że jakieś motywy kwiatowe są, więc to chyba idealne dla dziewczynki. Ja już nie widziałam. A zaraz go obejrzymy dokładnie. A Paweł zadowolony ze swojego plecaka, taki typowo męski, bo takie ciemne raczej barwy, bez kwiatków u ciebie. Mi bardzo podoba się ten plecak. Mnie też się wydaje, że jest bardzo ładny. No to co, spróbujemy zajrzeć do tych waszych plecaków? Paweł, zaglądamy w takim razie, a ty mi powiedz, co w tym plecaku się znajduje. Dobrze. Tutaj znajdują się kredki. Możemy je pokazać. Bardzo ładne i dużo kolorów. Podobają się? Lubisz rysować? Lubię. Coś jeszcze tam chyba jest w środku. No to zaglądamy do Kariny jeszcze. Paweł szuka w swoim plecaku, co tam się jeszcze znajduje. Jest taka wkładka efektowna, taki segregator, gdzie można włożyć długopisy, flamastry, ołówki, cyrkiel. Wszystko, co się może przydać w szkolnej ławie. Karinko, zajrzymy do twojego plecaka? No to chodź, zobaczmy. No proszę bardzo. Tak, piękny plecak, efektowny, atrakcyjny. I też piękne kredki, proszę bardzo. A ty lubisz rysować? Tak. No to pięknie, to okazja do pierwszych rysunków już wkrótce nowym sprzętem. Zobaczmy w takim razie, Monika też będzie mówiła o pomocy, jaka jest niesiona tutaj w archidiecezji przemyskiej. Zobaczmy, w czyje ręce trafia. A pomoc tutaj płynie prosto z rąk aniołów, drodzy Państwo, bo Caritas Polska nie funkcjonowałaby bez takich pań jak te, które są tutaj ze mną. I powiedzmy teraz pokrótce, na czym Wasza pomoc polega? Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy Caritas Wysokiej Kołłańcuta już od ponad 10 lat wspiera dzieci i młodzież z głębszą niepełnosprawnością, a także ich rodziny. Jest to placówka dziennego pobytu, w której właśnie nasi wychowankowie realizują roczne przygotowanie przedszkolne i obowiązek szkolny. I głównym takim naszym działaniem wszystkich terapeutów jest osiągnięcie przez naszych wychowanków jak najlepszego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, społecznego i takiej samodzielności. A przede wszystkim też dążymy do tego, aby nasi wychowankowie czuli się jak najlepiej w naszym ośrodku, żeby zawsze przyjeżdżali do nas uśmiechnięci, zadowoleni, radośni. I tak nam się też udaje. To jest chyba praca, która daje mnóstwo satysfakcji. Nie brakuje wzruszeń? Nie brakuje. Nasza Caritas Przemyska prowadzi 4 centra integracji społecznej. Obecnie mamy 300 uczestników. Nasz program to reintegracja społeczna i zawodowa. I to, co najważniejsze, to staramy się odbudować w uczestnikach poczucie własnej wartości. I jeżeli... Udaje się. Udaje się. I wtedy właśnie ten program zostaje zrealizowany. Udaje się wtedy, jeżeli osoba nadbiera odwagi, znajduje w sobie wartość, znajduje w sobie godność człowieka, walczy o to, oczywiście i zarówno w grupie, jak i na tych usługach indywidualnych. I wtedy widać, jak umie już sobie sama poradzić i wychodzi na ten rynek pracy, dlatego że nasze centra skierowane, ten program jest skierowany szczególnie do osób długotrwale bezrobotnych i do tych osób, które mają trudności w znalezieniu zatrudnienia. Także wspieramy się funduszami z Unii Europejskiej. Jakie cechy musi mieć osoba, która w taki sposób pomaga? To chyba nie jest łatwe. Praca jest wymagająca, natomiast przynosi wiele radości. Dzieci, ponieważ pracuję w świetlicy socjoterapeutycznej Caritas w Łańcucie, dzieci dają od siebie bardzo dużo i to widać na co dzień. Jako placówka jesteśmy jedną z 5 na terenie Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Powstaliśmy właśnie z inicjatywy księdza dyrektora Artura Jańca. Celem naszej pracy jest
wszechstronny rozwój naszych wychowanków, prowadzimy różnorodne zajęcia, pomagamy dzieciom w nauce, organizujemy różnego rodzaju wyjazdy, wycieczki, kolonie, ale przede wszystkim staramy się, żeby to miejsce, ta świetlica była takim drugim domem, taką drugą rodziną i to serce właśnie dajemy i wraca do nas równie mocno. Jak słychać i widać, pomoc tutaj absolutnie nie ma końca, ale wesprzeć jedną z akcji Caritas może każdy z nas. Spakuj plecak razem z nami, wyślij SMS o treści tornister pod numer 72052, a teraz zobaczmy, jak wygląda tutaj w Przemyślu pomoc rodzinom wielodzietnym. Mieszkają w małych miejscowościach, wychowują kilkoro dzieci i mają mnóstwo potrzeb. Rodziny wielodzietne, to właśnie o nich pamięta Caritas. Meble, ubrania, żywność, ale też fundusze na leczenie i najpotrzebniejsze zakupy. To rodzaje pomocy od Caritas. Rodzina Sochów z Kalnikowa koło Przemyśla wielokrotnie już doświadczyła takiego wsparcia. Tym razem czwórka najmłodszych dzieci otrzymała tornistry z przyborami szkolnymi. Ucieszyłem się, to w ogóle jest niezła niespodzianka dla mnie. Bo w ogóle się nie spodziewałem, że takie rzeczy dostaniemy. Tornistry to spora pomoc dla rodziców. Mieszkają w miejscu, gdzie trudno o pracę. Rodzina jest liczna, bo mamy czterech chłopaków i dziewczynkę. I no, mieszkamy tutaj w tym mieszkaniu no, już piąty rok. No co jeszcze? Ja obecnie nie pracuję, zajmuję się mamą niepełnosprawną. Pomoc Caritas jest bezcenna również dla rodzin Stryńczy. Tam także trafiły tornistry. Mamy najmłodszego ucznia, tak? A to on dostaje też, tak? To który chcesz plecak? Który ci się najbardziej podoba? Już jest mniejszy wydatek, i, no bo takie plecaki kupić to też jest koszt. Jest, dzieci są zadowolone. Będzie mniejszy wydatek dla mamy. Będzie mogła teraz włożyć pieniądze w coś innego niż właśnie w wyprawkę i plecaki, bo to jest bardzo duży koszt. Sytuacja każdej z obdarowanych rodzin jest niełatwa. Państwu gajdom Stryńczy spalił się dom. Z pomocą ludzi dobrej woli udało się wybudować nowy, ale do dziś każda pomoc bardzo się przydaje i każda jest bezcenna. Tornistry to również ogromny dar. Nasza rodzina składa się z szóstki osób, czwórki dzieci i ja z mężem. Mąż pracuje, ja jestem na bezrobociu, zajmuję się dziećmi. Mamy trudną sytuację finansową, ponieważ utrzymujemy się tylko z wypłaty męża. Caritas pamięta o takich rodzinach, zna historię i sytuację każdej z nich. Niesie pomoc, gdy tylko jej potrzebują. Zbliżający się nowy rok szkolny to również jeden z ważnych powodów, by wspierać ludzi w potrzebie. Ziemia Przemyska to jest teren, który obrodził wprost wolontariuszy, którzy niosą pomoc w różnoraki sposób do różnych ludzi. Do kogo i jaka to jest pomoc? Wolontariusze w naszej diecezji pomagają ludziom różnego stanu i w różnym wieku. Zaczynamy już od tych najmłodszych, bo mając dom samotnej matki, jest to już świetna okazja dla nas, aby pójść do najmłodszych dzieci i rozbudzać w sobie taką miłość do tej najmłodszych dzieci, ale i także chęć takiej pomocy samotnym matkom, które z różnych przyczyn, no niestety sytuacja losowa sprawiła, że jest jak jest, już im pomagamy. Później bardzo często wolontariusze nasi angażują się w pomoc w domach dziecka. Mamy na ziemi przemyskiej także domy dziecka, idziemy do nich, wolontariusze każdego niemal tygodnia pojawiają się na godzinę, na dwie i tam chcą pomagać. Później idziemy do ludzi starszych, także mamy wiele domów dziennego pobytu tak zwanych, których czasami nazywamy takim przedszkolem dla ludzi starszych. Ludzie starsi przychodzą, cieszą się, tworzą nadal, widzą, że są potrzebni, a młodzi, kiedy do nich przychodzą i kiedy z nimi się spotykają, jak sami stwierdzają, wlewają w nich taką młodość, nowego ducha i czują się zupełnie inaczej dzięki temu, że właśnie ci młodzi do nich przychodzą, kontaktują się z nimi i z nimi przebywają. A z jakich środowisk wywodzą się ci wolontariusze? Wolontariusze są z różnych środowisk, my ich nie ograniczamy. Mamy wolontariuszy bardzo młodych, którzy już w podstawówce, w szkolnych kołach Caritas zaczynają działać, a później kolejni, czasami sami mówią, z tego się nie wyrasta, pisze księdza, pomagamy dalej. Czyli są i tacy, którzy rzeczywiście już mają po kilkanaście lat swoje prace, obowiązki, zostawiamy, bo chcemy coś pomóc. Z różnych środowisk, z rodzin wielodzietnych, z rodzin samotnych, czasami z tych może nawet rodzin dotkniętych jakimś problemem, ale oni wiedzą, że ta pomoc... Krótko mówiąc, każdy może nieść pomoc. My to wiemy, a i Monika i jej gość także to wiedzą. Caritas Polska współpracuje z różnymi instytucjami, m.in. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Powiedzmy, na czym ta współpraca polega? No,
Jak to my jako urzędnicy oczywiście potrzebujemy po drugiej stronie partneru. I przede wszystkim dobry partner to jest dobrze wykorzystane środki. Mamy rzeczywiście jako województwo podkarpackie bardzo duże środki unijne. Natomiast jak one zostaną spożytkowane, to zależy przede wszystkim od ludzi. I właśnie po drugiej stronie mamy takich partnerów jak Caritas, gdzie prowadzi Centra Integracji Społecznej. Szeroko rozumiane wsparcie niepełnosprawnych. Czym możemy się rzeczywiście jako województwo pochwalić, to wsparcie osób starszych. Rzeczywiście masę osób wyjechało z Polski, w związku z czym przede wszystkim młodych osób. Zostały osoby starsze, dlatego tymi osobami starszymi musimy się zająć, musimy ich wspierać. Szerokie wsparcie osób starszych to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie i tutaj bardzo duże środki jako województwo przekazujemy. Bo to są osoby, które szczególnie potrzebują wsparcia. Tak, oczywiście. No, nie tylko młodzi wyjechali za granicę, ale wiadomą rzeczą, że osoby młode dzisiaj często migrują do większych miast, często dojeżdżają. W związku z czym całymi dniami ich nie ma. To wiele osób starszych nie potrzebuje wsparcia całodobowego 24 godziny na dobę, ale potrzebuje te przysłowiowe od 6 do 6, tak, w ciągu dnia, żeby mogli z kimś porozmawiać, ktoś mógł z nich ich wysłuchać. To jest właśnie to, co rzeczywiście tutaj w województwie staramy się wdrożyć. Oczywiście bardzo, bardzo szerokie wsparcie osób niepełnosprawnych, bo naprawdę te osoby bardzo potrzebują. Okazuje się, że przy odrobinie oprzyrządowania stanowisk pracy, odpowiedniego przystosowania z tego stanowiska pracy, osoby niepełnosprawne dają sobie radę w pracy bardzo dobrze i są w pełni sprawnymi i wydajnymi pracownikami. Także coraz więcej pracodawców to docenia, że osoby niepełnosprawne są efektywne w pracy. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, a my wracamy do naszych tornistrów, bo część najmłodszych otrzymała szkolne wyprawki już na koloniach Caritas. Zobaczmy, jak na nie zareagowali. Będę tańczył przed twoim domem i oddam tobie chwałę. Mimo wakacyjnej laby, szkoła podstawowa w Trinczy na Podkarpaciu tętni życiem. Tego lata na koloniach Caritas przebywa tu w sumie aż 2,5 tysiąca dzieci z wielu parafii archidiecezji przemyskiej. Otwieramy się na potrzeby innych, a myślę, że taka jest rola przede wszystkim szkoły, wychowywać i pokazywać dobre wzorce. Radosna atmosfera, wycieczki terenowe, zajęcia sportowe to niewątpliwie atrakcje turnusów Trinczy. Ale jedną z największych niespodzianek kolonii było wręczenie tornistrów na nowy rok szkolny. Dostały je m.in. dzieci z Ukrainy, które na zaproszenie Caritas przyjechały tu z archidiecezji lwowskiej, a dokładnie z Iwano-Frankowska, Czerwonogrodu i Rawy Ruskiej. Dostałaś dzisiaj plecak, przyda się? Tak, bardzo podoba się. Dzieci bardzo się cieszą, bo teraz wiemy, że w Ukrainie jest bardzo ciężko i nie mogą nawet na terenie ukraińskim pojechać gdzieś na wypoczynek, a to jest taka okazja, że mogą pojechać do Polski, coś nowego zobaczyć. Wśród obdarowanych tornistrami była również młodzież z parafii archidiecezji przemyskiej. Kolonie Caritas dla wielu młodych są jedyną formą wyjazdowego wypoczynku w czasie wakacji. Dużo się poznaje ludzi nowych. Jest spędzany tak czas aktywnie, nie nudzimy się. Jest wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie, księża, którzy po prostu mają takie podejście do innej młodzieży, że po prostu aż się chce tutaj być. Tornistry pełne przyborów szkolnych to jedna z form pomocy Caritas dla najmłodszych, którzy pochodzą z rodzin wymagających wsparcia. Flamastry, kredki, długopisy, farby, zeszyty. Takich pomocy w nauce nigdy dość, ale również same kolonie, na które zaprasza Caritas, to także ogromna pomoc. Dla nas, dla Caritasu, jest to zawsze taki czas, kiedy chcemy w pierwszej kolejności zebrać dzieci w takim jednym miejscu, gdzie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry, której przewodniczy ksiądz, odbywają się swoistego rodzaju dla tych dzieci naszych rekolekcje, takie spotkania. Na koloniach Caritas w Trinczy młodzi wymieniają się co tydzień, stąd zadowoleni, uśmiechnięci i przygotowani do nowego roku szkolnego wracają do domów. Finał 10. już akcji Tornister pełen uśmiechów organizowanej przez Caritas Polska dobiega końca tutaj na rynku w Przemyślu, ale akcję można nadal wspierać. W jaki sposób? Zdecydowanie. Najłatwiej będzie chyba SMS-em. Zachęcamy do tego, żeby takie SMS-y słać pod numer 72052. Treść Tornister. Prosta, łatwa do zapamiętania. My jeszcze tutaj w Przemyślu troszeczkę zostaniemy, bo sporo ciekawego będzie się dzisiaj działo. Sporo się będzie działo. Nie wiem, czy wiesz, kto jest patronem Przemyśla. Święty Wincenty. Zgadza się. Stąd ta Wincentiada.
W związku z tym dzisiaj jeszcze wiele atrakcji, m.in. koncerty. Na scenie wystąpią Marek Piekarczyk, wystąpi też zespół Afromental, dlatego zapraszamy serdecznie na Przemyski Rynek, drodzy Państwo. Kultowe gwiazdy, Marek Piekarczyk, była gwiazda TSA, dzisiaj wcieli się w postać innej kultowej gwiazdy, czyli Krzysztofa Klęczona w takim specjalnym rockowym poemacie, oprócz tego także Afromental. No i mnóstwo uśmiechniętych buź dziecięcych dookoła. Warto przyjechać do Przemyśla, jeśli ktoś ma okazję, zachęcamy, zapraszamy i do zobaczenia za rok, mówimy. Do zobaczenia za rok, do widzenia. Możesz mi zaufać na ludzi.